E, tak więc e, idziemy do góry. Szanowni Państwo, e, ludzie, nie dowierzają, ludzie nie dowierzają, że brytyjska gospodarka się zawala. My w Polsce mamy złe myślenie. W danym momencie w Wielkiej Brytanii jest bardzo dużo Polaków, e, którzy pracują za pół darmo. Za pół darmo. Pod, e, ze względu na to, że myślą, że trzymając pieniądze w funtach brytyjskich coś zyskają. Oczywiście może się zdarzyć. Że fund brytyjski będzie oprocentowany przez 15 lat, 6-7%, że nie będą drukować tak jak drukowali przez 20 lat, ale wtedy no, będą, inne gorzkie, będą inne gorzkie problemy w Wielkiej Brytanii, o których teraz nie będziemy mówić. Taka, szanowni Państwo, rzeczywistość, mówmy sobie wprost: takie kraje jak Polska, które Polska trzyma. Polska trzyma w swoim skarbcu narodowym 20 czy 25 miliardów funtów brytyjskich. Gdybyśmy zamiast tych funtów brytyjskich przez ostatnie 15 lat kupowali złoto, wiadomo, że kupowaliśmy po kawałku, nie znam całej historii, kiedy i ile żeśmy kupowali funtów brytyjskich przez ostatnie 15 lat. No ale zakładając, że kupowaliśmy na przykład co rok jakiś kawałek tego funta brytyjskiego, to może nie mielibyśmy wtedy 600, 700% więcej, prawda? Czyli nie mielibyśmy 150 miliardów, jeżeli kupowaliśmy po kawałku, bo nie ma nigdzie historii powiększania rezerw w funtach w Narodowym Banku Polskim. No ale wtedy mielibyśmy na przykład 500% więcej, prawda? Czyli zamiast gdybyśmy kupowali funty brytyjskie, tylko kupowalibyśmy złoto, to w naszym skarbcu narodowym, tylko ten ekwiwalent funtów, tylko ta część funtowa, to nie byłoby 22 miliardy funtów brytyjskich, a byłoby to, szanowni państwo, jakieś 5 razy więcej czyli jakieś 120 miliardów, 110 miliardów, 130 miliardów. I dzisiaj ta cała broń, którą byśmy kupowali z Ameryki, to byłaby właśnie. Sfinansowana, i byśmy byli na zero z tych funtów brytyjskich, ale dlatego, że jesteśmy frajerami i że wierzymy, że coś takiego jak funt brytyjski ma jakąkolwiek wartość e, trzymającą, no to otrzymamy te funty brytyjskie, dlatego jesteśmy biedakami, bo my jako Polacy utrzymujemy Brytyjczyków, prawda? I ludzie się śmieją, a, gadasz głupoty. No nie, nie gadam głupot, to jest najprawdziwsza prawda. Mówią, a co tam dla Brytyjczyków, 22 miliardy, które Polska trzyma w darobodowym skarbcu, a no tyle. Że proszę sobie wyobrazić, że 22 miliardy to mają teraz deficytu w Wielkiej Brytanii. Mają deficyt w Wielkiej Brytanii, 22 miliardy i, i tak jak myślałem, chyba, chyba tak jak myślałem, ta lewica, która przyszła do władzy, to tam. Ten streamer, czy jaką tam ma, to przebieranie, jest to zwykły człowiek, prawda? No i będą robić cięcia, żeby nie było tego deficytu, prawda? E, to nie jest chyba żaden komunista, prawda? Bo komunista to jeszcze więcej by rozdawał, prawda? Niszczyłby. E, tak więc, jeżeli chodzi o to, no zobaczymy, no, co się będzie działo w Wielkiej Brytanii, ale właśnie, w Wielkiej Brytanii mają deficyt 22 miliardy funty, funtów i co? I oni będą robili wielkie cięcia, wielkie zdenerwowanie Wielkiej Brytanii, że trzeba robić cięcia. Nie wiem, czy to teatrzyk, czy nie teatrzyk. No ale widzicie, akurat my 22 miliardy mamy w swoim skarbcu i te 22 miliardy funtów brytyjskich, czy 25, czy 20 miliardów funtów brytyjskich mamy. I one tracą każdego dnia na wartości, a złoto zyskuje na wartości. To są pieniądze, szanowni państwo, my utrzymujemy Brytyjczyków. Trzymając te funty brytyjskie. Przecież oni nie mają. Z tego co mi się zdaje, 100 miliardów złotych w swoim skarbcu, prawda? Czy 200 miliardów złotych w swoim skarbcu? Oni nie mają 200 miliardów złotych. Może jakieś tam miliardy mają, no ale właśnie jest taka rzeczywistość że gdyby takie kraje jak Polska pozbyły się swojego swoich funtów brytyjskich ja uważam że przepraszam ja uważam ja jestem Polakiem i my powinniśmy Wielka Brytania dba o swoje finanse my powinniśmy dbać o swoje finanse gdybym ja był szanowni państwo prezesem Narodowego Banku Polski ja bym się pozbył tych funtów brytyjskich po prostu nie wiem wolałbym trzymać nie wiem franki szwajcarskie złoto yy, dla franku też się traci oczywiście do złota no ale Dlatego Szwajcaria ma 1000 ton złota, prawda? A jest krajem sześciomilionowym, a gdy my mamy, wiecie, niecałe trzysta tam pięćdziesiąt ton złota teraz, to nam się wpaja, że mamy dużo złota, prawda? Mamy bardzo mało złota, mamy 5, 6, 7 razy mniej na osobę złota niż Szwajcarzy w ich narodowym banku. Taka jest rzeczywistość. No ale o co chodzi? Chodzi o to, że, Wielka Bry... że, że, że jedyna rzecz, która mogłaby się zdarzyć w Wielkiej Brytanii, że oni musieliby zmienić swój system gospodarczy. A zmienić swój system gospodarczy można tylko wtedy, jak się wszystko zawali, bo oni nie zrobią tego od tak, prawda? Tak więc yy, będą musieli drukować. Już mówię o obniżaniu oprocentowania, więc fund będzie się zawalał. Taka musi być rzeczywistość, takie muszą być następstwa. I gdy gdyby Polska się pozbyła funtów brytyjskich, ludzie odchodzą już dawno od funta brytyjskiego, no to ten funt brytyjski jeszcze bardziej się zawali, szanowni państwo. Taka jest w danym momencie rzeczywistość. Pamiętajmy o tym, że w danym momencie w Wielkiej Brytanii, wiek emerytalny to jest 68 lat. W takich krajach jak Polska wiek emerytalny to 60 lat, 55 lat. Ponad połowa Polaków przechodzi już w danym momencie na emeryturę szybciej od Brytyjczyków o nawet 10 lat, 8 lat, 9 lat. No dlatego między innymi zarabiamy mało, bo zarabiamy mało, bo musimy płacić dużo na szybkie emerytury. Przez to zarabiamy mało i będziemy zarabiać mało, no ale zarabiamy też mało ze względu na to, że w naszym skarbcu utrzymujemy Brytyjczyków, Szanowni Państwo, Australijczyków, Kanadyjczyków, Nowozelandczyków, no bo oni też mają waluty zawalające się do złota, zawalające Zawalające się do innych walut, i są to waluty śmieciowe, na których zwyczajnie tracimy pieniądze. Ja rozumiem, dolar amerykański, taki deal, ok, prawda? Euro mamy, bo mamy, bo jesteśmy w Unii Europejskiej, no ale cała reszta tych śmieciowych walut, to ja nie wiem, kto jej nam każe trzymać. My, my jesteśmy przez to właśnie biedakami, bo szanowni Państwo, gdyby zamiast tych dolarów nowozelandzkich, kanadyjskich, australijskich i funta brytyjskiego mielibyśmy trzymać złoto, mielibyśmy dzisiaj pięć razy, mielibyśmy jakieś 400 miliardów złotych w naszym skarbcu, szanowni państwo, jakieś 400 miliardów złotych w naszym skarbcu byśmy mieli. E, trzeba to e, zrozumieć. I ja bym chciał, że, ja, ja bym chciał, ja bym chciał, żeby były w Polsce, szanowni państwo, takie analizy, które, ja bym chciał, żeby były analizy w Polsce, które pokazują, co by się stało... Gdybyśmy weszli do strefy euro, co by się stało, gdybyśmy weszli do strefy euro, gdybyśmy zlikwidowali e, e, złotówkę, gdybyśmy zlikwidowali złotówkę i jakie byłyby aspekty te analizy na podstawie prawdziwych dan z Narodowego Banku Polskiego, szanowni Państwo, chciałbym zobaczyć, co by było, gdybyśmy zlikwidowali e, złotówkę e, tak jak chce Donald Tusk i czy My moglibyśmy wtedy, w sumie, zamiast dolarów amerykańskich, zamiast, szanowni Państwo, funtów brytyjskich, kanadyjskich, dolarów australijskich, dolarów nowozelandzkich, dolarów, czy moglibyśmy wtedy. Czy moglibyśmy wtedy kupować sobie tylko na przykład złoto, prawda? Czy moglibyśmy sobie wtedy na przykład tylko dolary kolektować jakieś? To jest wielkie pytanie, to jest wielkie pytanie. Ja uważam, że nie do końca na pewno nie musielibyśmy mieć tych funtów tego wszystkiego. To jest pewne. Podejrzewam, że podejrzewam, że musielibyśmy mieć dużo dolarów. Euro, no to wiadomo, żebyśmy mieli wszędzie euro, dużo dolarów i złota dużo, prawda? To tak mi się wydaje, że moglibyśmy te wszystkie funty na pewno wymienić. Ja myślę, że dzisiaj możemy wymienić te wszystkie funty i tak dalej, i tak dalej taka jest rzeczywistość, tak mi się wydaje szanowni państwo, że moglibyśmy się ich wszystkich pozbyć, no bo my biedniejemy, mówmy sobie wprost, biedniejemy na funcie brytyjskim, funt brytyjski każdego dnia, szanowni państwo, traci do złota, a jak ktoś wam powie, nie no ale przecież inni też trzymają funta brytyjskiego, nie, to jest nieprawda szanowni państwo, to jest nieprawda, Niemcy mają 8 razy więcej złota w swoim skarbcu narodowym niż Polacy, czy tam 9, Francuzi też tam 8 prawie, czy 9 Włosi to samo, Szwajcarzy pek per capita mają 6-7 razy więcej złota. Ja, Szanowni Państwo, nie namawiam do sprzedaży funtów, Ciebie czy Ciebie, to jest wszystko wideo edukacyjno-informacyjne, ale z tego wideo edukacyjno-informacyjnego dowiadujemy się, że funt brytyjski zawalił się 6 siedmiokrotnie 7-krotnie do złota w 15 lat. Dowiadujemy się, Szanowni Państwo, że, proszę bardzo, funt brytyjski chief e, GBP GBP e, chief e, zawala się e, do złota zawala się szanowni państwo e, do złota proszę zobaczyć e, 700%, ale e, do franka szwajcarskiego w 50 lat się zawalił e, proszę zobaczyć się zawalił e, do franka szwajcarskiego niegdyś 1 milion funtów wynosił 6,5 miliona franków szwajcarskich dzisiaj 1 milion funtów to 1 milion franków szwajcarskich jeżeli ktoś mi mówi że to jest waluta fajna Zresztą, jeżeli chodzi o franki szwajcarskie, to wszyscy dobrze wiedzieli, co się działo, czym jest frank szwajcarski i że on będzie zyskiwać. I to jest jedno wielkie kłamstwo w Polsce, że niby ktoś nie wiedział, czym jest waluta i że frank szwajcarski od 50 lat zyskuje do wszystkiego. To jest jedno wielkie kłamstwo. Te franki szwajcarskie to też był wał. Tak jak wałem jest to, szanowni państwo, że trzymamy funty brytyjskie, dolary kanadyjskie, australijskie, nowozelandzkie w naszych rezerwach walutowych, zamiast trzymać sobie złoto dolary i euro, no i może jakieś franki szwajcarskie dla trzymania tego ekwalibru naszej waluty taka rzeczywistość, szanowni Państwo fund idzie w dół, fund się zawala a na sam koniec, jeżeli ktoś Wam powie a, ale przecież Wielka Brytania to jest taka wielka gospodarka i to jest taki ważny part partner handlowy dla nas i tak dalej kłamstwo, e, proszę bardzo e, do Wielkiej Bryta Wielka Brytania eksportuje do nas 1,53% swojego eksportu, czyli właściwie nic. My do Wielkiej Brytanii, szanowni państwo, gdzie jest ta Wielka Brytania? My do Wielkiej Brytanii eksportujemy 4,98%, czyli bardzo mało tyle samo co do Włoszech. Proszę bardzo, więcej eksportujemy do Francji i znacznie więcej eksportujemy do Czech. Taka jest w danym momencie rzeczywistość. Do Węgier i Belgii razem wziętych eksportujemy więcej niż do Wielkiej Brytanii. Do Austrii i Rumunii razem wziętych eksportujemy piracy drzwi. Tyle samo co do całej Wielkiej Brytanii. Szanowni Państwo, do Szwecji i Ukrainy eksportujemy ponad 5%, a do całej Wielkiej Brytanii 4,98%. I wtedy mówią, no tak, no ale dobrze, no dobrze. No to wtedy powiedzą tak, no tak, ale oni do nas eksportują 1,5% 1,53% swojego eksportu, a my do nich eksportujemy 4,98%. Eksportujemy do nich 4,98, bo mieszka tam półtora miliona Polaków, szanowni Państwo, i będziemy eksportować i nie potrzebujemy do tego żadnego pozwolenia, czy nie pozwolenia. Musieliby na nas sankcje założyć, prawda? Ale to nie znaczy, że oni są naszymi dobrymi biznes partnerami. Gdyby półtora miliona Polaków z Wielkiej Brytanii mieszkało w Hiszpanii, to szanowni państwo, to byśmy wtedy więcej eksportowali do Hiszpanii, no bo byłoby te półtora milia, czy gdyby z tego półtora miliona Polaków w Wielkiej Brytanii, pół miliona mieszkało w Hiszpanii, pół miliona we Włoszech, i nie wiem tam e, pół miliona we Francji, nie wiem, Chorwacji e, czy tam w Grecji, to byśmy eksportowali tam ten eksport i tak zawsze będzie. My nie eksportujemy do Wielkiej Brytanii, tylko Polacy eksportują sami do siebie. Taka w danym momencie rzeczywistość jest Wielka Brytania w ogóle nie jest dobrym partnerem handlowym Polski, Szanowni Państwo, Wie, Wielka Brytania nie jest dobrym, tak jak Wielka Brytania nigdy nie uratowała Polski, Wielka Brytania zdradzała Polskę, Szanowni Państwo, zdradziła nas w 39, w 45, szanowni Państwo, taka jest rzeczywistość. A jeżeli chodzi o Brexit, to przecież, Szanowni Państwo, Brexit był nakręcany no, antypolskością w znacznym stopniu, jak nie w większym stopniu. Taka jest rzeczywistość. Tak więc, Szanowni Państwo, to jest wszystko kłamstwo na temat brytyjskiej gospodarki. Brytyjska gospodarka ledwo zipie, nie mają pieniędzy na emerytury. Ludzie, którzy mają dzisiaj po 40-45 lat i wypracowali sobie emeryturę w Wielkiej Brytanii e, te 20 lat czy, i oni będą jeszcze pracować 30 lat, e, to no, jakiejś większej emerytury nie dostaną. E, gdyby wyjechali do Hiszpanii, to by sobie wyprodukowali dodatkową emeryturę, więc dostawaliby z Wielkiej Brytanii i z Hiszpanii, czy nie wiem, z jakiegoś innego kraju e, typu, nie wiem, e, nie wiem, Belgia, czy Holandia, czy, e, czy co. Innego, nawet w Polsce, szanowni państwo, proszę sobie wyobrazić, że w Polsce kobiety wystarczy, że kobiety w Polsce prac, wypracują 20 lat i one mają emeryturę w wieku 60 lat. Proszę, no minimalną, bo minimalną jest to teraz te 300 funtów, ale w wieku 60 lat, prawda? W wieku 60 lat. Tak, Czyli jeżeli kobieta ma, w danym momencie mamy taki system emerytalny, że jeżeli kobieta ma dzisiaj 40 lat yy, i ona wypracuje, przyjedzie do Polski i, i nigdy nie pracowała w Polsce i 20 lat popracuje, to na wieku 60 lat dostanie emeryturę minimalną. <laughs> Pozdrawiam Szanowni Państwo, do usłyszenia już wkrótce, cześć.